Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Przed nami Solar model E2,6 w wersji Black Open Port. Czyli mamy tu jesionową deskę z otwartymi porami drewna przenikającymi tutaj pod tym lakierem i możemy czuć te pory drewna pod palcami, tą strukturę. Moi drodzy, fajny, bardzo fajny kształt, który może podobać się muzykom metalowym i ta gitara głównie do tego została stworzona, do muzyki rockowej, około rockowej, metalowej. Czarny kolor i ten kształt obowiązuje. Mamy tutaj menzurę 2475, czyli taką jak w gitarach typu Les Paul. Mamy tutaj klonowy gryf, na który naklejono chyba nową podstrunicę i nabito 22 progi X-Jumbo, Super Jumbo jak wolicie. Duże białe markery na krawędzi podstrunicy, logo Oli Eklunda na 12 progu zachodzącym na 11 i zachodzący na 13 próg. Klucze olejowe, jest ich 6, główka w rewersie. Dwa przetworniki Duncan Solar. Mamy most typu Tunomatic, push-pull na tonie, potencjometr głośności i trójpozycyjny przełącznik. Czego chcieć więcej? Gitarka bardzo dobrze leży, bardzo dobrze jest wykonana. Tu już nie ma mowy o jakichś niedoróbkach. Naprawdę wszystko chodzi wzorowo. Dodam tylko, że gryf jest wklejony. Mocowaniem paska jest tutaj od wewnętrznej strony przy końcu gryfu oraz tutaj na krawędzi. Gniazdo standardowo w tym miejscu. Jak fajnie kupimy łamanego jacka, to przejdzie tutaj elegancko kabelek. Nawet nie będzie go widać i będzie wszystko dalej podkreślone, jeśli chodzi o krawędzie. Bardzo dobry dostęp do wysokich progów. Jeżeli chodzi o samą jakość progów, nie ma się do czegoś przyczepić. Wszystko tutaj działa naprawdę wzorowo. Posłuchajmy, jak brzmi gitara. Ja się z Wami żegnam. Link do produktu jest pod spodem. Dodam tylko, że do tego instrumentu mamy w zestawie pokrowiec. Trzymajcie się i subskrybujcie nasz kanał. Cześć!